Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej. Witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj troszkę inaczej, bo będą 5 pytań będzie, ale wszystkie pod wspólnym tytułem alergia, więc tytuł odcinka alergie w pytaniach i odpowiedziach. Przejdźmy zatem do pytań. Od dłuższego czasu męczy mnie poranny kaszel, nie jestem przeziębiony, tylko rano mam ten kaszel. Czy to może być alergia? Może być. I to może być alergia i na pyłki trawi drzew, co, że tak powiem, jest a propos, bo nagrywam ten program końcem kwietnia, ale może być to też alergia na roztocze kurzu. Te roztocze lubią bytować w pościeli, więc być może dlatego takie objawy. Pamiętajcie Państwo, że jest coś takiego jak kaszlowy wariant astmy i może być nawet lekka duszność w takiej sytuacji. Ale niekoniecznie oczywiście. Może być alergia, ale nie musi. Pytanie drugie. Mam zaczerwienioną skórę piekącą pod oczami. Zwykle tak jest na wiosnę. Co robić? Jeżeli widzimy korelację taką, iż objawy pojawiają się w jakiejś konkretnej porze roku, zwłaszcza jak to jest w okresie kwitnienia, pojawiają się pyłków traw i drzew, to można brać pod uwagę, że jest to objaw alergii, więc być może tak właśnie jest i warto wtedy zastosować coś z ziołowych preparatów, o którym zaraz powiem, na takie schorzenie. Trzecie pytanie, czy to możliwe, żeby puchły mi dolne i górne powieki, czy to może być od zatok, tak tu pani mówi. Czy to może być alergia? Może być to od zatok, mówiąc kolokwialnie, ale wtedy raczej towarzyszyłyby temu dolegliwości bólowe, gorączka, wyciek ropnej, często podbarwionej krwią wydzieliny z nosa, bądź też spływanie po tylnej ścianie gardła. Ale może być to też alergia. Pamiętajcie też Państwo o tym, że na przykład jak ktoś ma alergię, czyli ma zwiększone wydzielanie śluzu w zatokach, w nosogardzieli, może mu on spływać i może ulec nadkażeniu, na przykład bo się przeziębi i wtedy łatwiej ulega nadkażeniu. W takim śluzie bardzo dobrze się rozwijają bakterie, łatwo się rozwijają bakterie. Kolejne pytanie. Swędzenie całego ciała, najbardziej nogi, mam na niej krostki z płynem. Rok temu miałam podobnie i też wtedy miałam katar i teraz też mam katar. Czy to alergia? No właśnie, tak jak powiedziałem, może tak być. Ale tutaj mamy jeszcze objaw na skórze. Takie właśnie pęcherzyki z płynem na skórze też mogą świadczyć o tym, że jest alergia. Ona się może przejawiać w różnych formach, nie tylko pieczenia oczu, kataru, kichania, ale także może być też objaw ze skóry albo objaw z oskrzelita duszność, o której wspomniałem na początku. Może być też objaw pokarmowy, na przykład będzie się źle czuć po jakichś pokarmach, albo będzie mieć hipersekrecję śluzu. I to tak właśnie może być. Teraz pytanie ostatnie. Jak długo można brać olej z czarnuszki? I czy trzeba zrobić przerwę? Proszę Państwa, rzeczywiście olej z czarnuszki to jest wspólny mianownik wszystkich tych problemów. Należy go zastosować, jeżeli jest podejrzenie alergii, dlatego że jest to bardzo bezpieczny surowiec zielarski. Jak go stosować? My używamy w Centrum Oziołu Leśnictwa Ojca Grzegorza preparatów w kapsułkach i dajemy go w różny sposób. Ja sam mam alergię sienną, katar sienny, więc sam go stosuję i sam go na sobie wypróbowałem. I najczęściej się stosuje takie dawkowanie 50 mg, 40-50 mg na kilogram masy ciała. Czyli to na przykład ktoś waży 60 kg, no to będą powiedzmy 5-6 kapsułek na dobę, ktoś waży więcej, no to oczywiście więcej. Ale można też naraz zażyć dużą dawkę. Na przykład ja, jak mam atak katarosiennego, to zażywam 4 kapsułki po 500 mg od razu. I ten efekt rzeczywiście powinien się pojawić, nawet się pojawi, potrafi pojawić po 15 minutach. Więc ten efekt jest bardzo szybki. Ale jak już ten okres kataru siennego, czy też objawów alergicznych innego typu się pojawi, radzę Państwu mieć przy sobie taki preparat z olejem z czarnuszki siewnej. On się nam da bardzo przyda. Z
Sponsorem programu był BoniMed, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej.